W ubiegłym roku według prezesa Glapińskiego inflacja nie miała wpływu na nasze portfele, a tymczasem 1600 tysięcy Polaków żyło w skrajnym ubóstwie, poniżej minimum egzystencji. Realne płace Polaków spadają pierwszy raz od 30 lat. W przyszłym roku spadną o 10%. A w tym trudnym czasie dla ludzi mamy premiera i prezesa, właściwie dwóch prezesów, kompletnie odklejonych od rzeczywistości. Premier Morawiecki w typowym dla siebie propagandowym uniesieniu mówi tak: dotrzemy do wszystkich Polaków z informacją, jak wiele udało się zrobić przez ostatnie 7 lat. Wtóruje mu rzecznik PiS-u. Będziemy przypominać, co dla Polaków zrobiliśmy. No ja zawsze myślałam, że jak ludziom jest dobrze, to nie trzeba im mówić, że im jest dobrze, po prostu to czują. Okazuje się, że nie. PiS musi mieć 3 miliardy złotych na propagandę, żeby Polacy dowiedzieli się, że pod rządami PiS-u żyje im się doskonale.